Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj po raz kolejny będę opowiadał Wam o mieczu, ale nie byle jakim mieczu. Ten miecz jest przedmiotem, który będzie wystawiony na aukcji w galerii Ikikata już w listopadzie tego roku. I co jest takiego wyjątkowego w nim, na co powinniście zwrócić uwagę? Poza tym, że jest to wysokiej klasy ostrze z certyfikatem typu Hozon, wydanym przez NBTHK, więc jego proweniencja jest potwierdzona. Tak, ma zupełnie rozczytaną sygnaturę na Kago. Ten miecz najprawdopodobniej brał udział w buncie Satsumy. To właśnie o historię buntu Satsumy został oparty taki bardzo znany i lubiany w Polsce film, jakim jest Ostatni Samuraj. No i teraz krótka kartka z kalendarza. Generalnie bunt Satsumy trwał od 29 stycznia do 24 września 1877 roku, więc nie zbyt długo. I walki toczyły się na Kyushu. Warto tu zaznaczyć, że zarówno po jednej i po drugiej stronie używano broni palnej, inaczej niż w filmie. Bynajmniej wydaje mi się, że w buncie nie brał udziału żaden Amerykanin. Generalnie bunt był przeciwko nowemu porządkowi, bo cesarz chciał zakończyć epokę taką porządku feudalnego, gdzie rządził szogunat, daimyo i cały ten system feudalny, a miano scentralizować i znacjonalizować generalnie całą armię i strukturę państwa, tak żeby teraz rządził cesarz, rząd i generalnie, żeby armia była armią cesarską, a nie żeby byli jacyś tam wataszkowie. Tak to wyglądało. No i Japończycy, jak to Japończycy, kiepsko znoszą nowości, i bunt Satsumy miał duże poparcie społeczne. Niestety, upadł. Jego przywódcą był Takamori Saigo i generalnie rząd Meiji, czyli rząd cesarza Meiji, tak sobie nie radził z tym, jakiej mitologizacji doczekał się Takamori, że w 1889 oczyścił imię Saigo Takamori, awansując go na chyba wszystkie możliwe państwowe odznaczenia, co było ewenementem i nie jest rzeczą częstą w historii Japonii. Po prostu tak dużą sympatię budził przywódca tego buntu, że powstawały o nim legendy, że on dalej żyje i zbiera wojska, żeby wrócić tutaj na terytorium Japonii i zrobić porządek, co było ewidentną bzdurą. Ale mniejsza o to. Chodzi ogólnie o odbiór tej postaci historycznej. No i tutaj film jest nakręcony, Ostatni Samuraj, w ten sposób, że też Polakom się bardzo podoba. Uderza w pewne tony, które u nas są bardzo popularne. Jest tam lojalność, honor, walka do końca, jakieś tam męczeństwo również za ideę, sprawę i tak dalej, tradycje, więc po prostu ulubiony japoński film Polaków. Okay. Tak czy inaczej, to jest żywy kawałek historii. I ten miecz brał udział w buncie Satsumy. Wskazuje na to i data powstania ostrza, i, że tak powiem, wszystkie takie
szczegóły odnośnie oprawy stylu panującego i datowanie. Słowem, nawet ten płatnerz robił miecze, które po prostu były używane podczas tego buntu. Generalnie miecz jest praktycznie w stanie idealnym. Jest dość tutaj szeroki. Szlif został wykonany przez bardzo dobrego szlifierza, jest nietknięty. Jest to katana, która będzie widnieć w pozycjach aukcyjnych jako katana Sadamune. Sadamune to był ten pan, co wykuł ten miecz. Na Nakago, na czpieniu jest... No teraz ja go nie będę rozbierał, żeby wam tutaj pokazywać, ale jest napis Sei Sadamune, czyli wykonał to Sadamune. I również jest pełna data tutaj, na tej sygnaturze, na czpieniu. Trzeci rok Meiji, w sensie, tak, rok konia, październik, trzeci rok Meiji. Co to znaczy? Że był to 1870 rok, czyli on powstał troszeczkę przed tą rebelią i mówię, wyszedł z rąk człowieka, który zaopatrywał właśnie rebeliantów w ostrza. Co do wspomnianego szlifu, który tutaj jest naprawdę dość nieskazitelny, tutaj są jakieś, nie wiem, pojedyncze kizu, trochę za jakiś mikro zadrapań, ale generalnie miecz jest w stanie bardzo dobrym, jeśli chodzi o ostrze. Oczywiście to jest Shinogi Tsukuri, Chuki Saki, taki Hamon, ja wiem, to jest Komidare może. No, w każdym bądź razie Rinzo Nagashi wykonał ten szlif i pan Rinzo Nagashi to jest szlifierz oczywiście, który współcześnie szlifuje i współpracuje z Metropolitan Museum w Bostonie i z takimi placówkami już najwyższej klasy, więc to też jest bardzo dobre ostrze. Tak, jeśli chodzi o oprawę, to mamy tutaj z motywem chorągwi Fuji Kashire, skutego i hartowanego metalu, tsubę pełną z motywem modliszki z aplikacjami złotymi i menuki tutaj jest z motywem konia w galopie. Oryginalna Samegawa, tutaj taka już dość mocno spatynowana i dość ciekawa saja tutaj z taką fakturą ziemistą, kodziri mosiężne z takim ala nanako, koiguchi z rogu bawolego, tutaj również róg bawolni na kurikacie i oczywiście sageo jedwabne, też bardzo piękne. Myślę, że jeśli ktoś jest fanem tutaj tego tak zwanego ostatniego samuraja, którym tak naprawdę nie był Tom Cruise, mam nadzieję, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że był nim Saigo Takamori, no to jest gratka, rzadko zdarza się miecz z tego okresu, jeszcze z taką dość udokumentowaną historią, że prawdopodobnie brał udział w tym buncie. Znowu, nie dość, że to jest ładne ostrze, to jest to kawałek historii Japonii, też taki, że można się do niego odnieść. Jest to czytelne chyba dla wszystkich, w jakim buncie i w jakim okresie został stworzony i w czym brał historycznie udział.
Także mam nadzieję, że Wam się miecz podobał. Zachęcam do licytacji, bo nie tylko ten miecz będzie na licytacji, my pozycji aukcyjnych, generalnie galeria Ikikata, nie ja osobiście, ale mnie poproszono o opisanie tych paru dziesięciu tak naprawdę przedmiotów, a tam będzie dużo więcej. Rozpiętość tematyczna jest taka, że będą tam od drzeworytów przez lalki kokeshi na zbrojach, mieczach i hełmach kończąc. Praktycznie wszystkie japonalia, jakie Wam przyjdą do głowy, tam się znajdą. Naprawdę tego będzie dużo. Będą kakemona, ukiyo-e i tak dalej. Oczywiście ja tutaj siedzę głęboko w temacie militariów i mieczy, więc zachęcam serdecznie do licytowania tak pięknych okazów. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że się spotkamy na aukcji. Ja tam będę na pewno. No i cóż, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie i śledźcie również stronę galerii Ikikata, żeby nie przegapić w listopadzie tej aukcji. Bo pierwszy raz w życiu mam przyjemność, że tak powiem, mieć w ręku w ogóle ostrze, które brało udział w rebelii Satsumy. No jest to jakieś przeżycie, jakiś tam fan, więc myślę, że jeśli ktoś zbiera tego typu okazy, to będzie to ozdobą jego kolekcji. Do zobaczenia następnym razem.